Wojtek Żogolewski, witam serdecznie w pierwszym w pełni jesiennym wydaniu programu Dzieje się i niech nikt nie myśli, że się zamienimy w jakieś jesieniary, bo nie będzie smutno, będzie wesoło. Tak wesoło jak jest na pikniku Wawel Serwis, firmy, która postanowiła w Katowicach zbudować osiedle, że tak powiem, od tyłu, od końca, bo zazwyczaj znika zieleń, pojawiają się betonowe bloki, tu będzie na odwrót, pojawi się zieleń, a dopiero potem budynki i żadna zieleń, broń Boże, nie zniknie. Pojawił się Remigiusz Rączka, co gotuje, o tym powiemy za chwilę. Z tej strony jeziora stoi lipka zielona. 25 września w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie odbył się piknik finałowy projektu Bardzo Młoda Kultura – Muzyczna w Skansenie. Projekt realizowany był od czerwca do października 2024 roku. W tym czasie młodzież uczestniczyła w warsztatach improwizacji muzycznej prowadzonych przez zespół Wołosi oraz warsztatach gry na instrumentach pasterskich, które poprowadził Rafał Bałaś z Fundacji Górom. Partnerami lokalnymi była Fundacja TVS, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Wojciecha Kilara w Katowicach. Ponieważ muzyka jest naszą codziennością i młodzież codziennie spotyka się, ale głównie z muzyką klasyczną, w związku z tym takie wyzwanie, jakim jest muzyka tradycyjna, ludowa, było dla nas niezwykle interesujące i inspirujące, z czego efekty mamy właśnie okazję zobaczyć. Cały projekt składa się de facto z trzech obszarów. Pierwszy obszar to jest obszar szkoleniowy, gdzie my mówimy młodemu człowiekowi, jak może wpaść na pomysł, jak może ten pomysł zrealizować, kogo może tego pomysłu doprosić i co ma być ideą przewodnią tego projektu. Potem już jest jak gdyby sama formuła budowania tego projektu przy wsparciu naszych animatorów kultury. A potem to już jest samo wdrożenie projektu, czyli próby, zabawa i koncert, tak jak dzisiaj w Skansenie. A na tej lipce, na tej zieloniej, gdzie ptaszkowie śpiewają. W ramach programu partnerstwa lokalne złożone z trzech partnerów każde realizują projekty angażujące młodzież oparte o dziedzictwo, współczesne trendy w kulturze, media, nowoczesne technologie i energię młodych ludzi. Co ważne, w realizacji projektów młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. Uczestniczy także aktywnie na wszystkich etapach. Od pomysłu przez realizację po podsumowanie. Myślę, że taką dużą wartością tego przedsięwzięcia jest udostępnienie młodym ludziom narzędzi, czyli przestrzeni muzealnej, czy też właśnie studia telewizyjnego, czy takiego merytorycznego wsparcia ze strony Instytutu Korfantego pracowników, po to, żeby wykorzystując te narzędzia na swój własny sposób, po prostu mogli coś swojego stworzyć, co myślę, że w przypadku szkół artystycznych i sektora kultury które jest bardzo ważne. Ja odkryłam zamiłowanie do piszczałek góralskich. Bardzo, bardzo mi się spodobało. Jest to dosyć prosty instrument, ale bardzo fajny. Można na nim faktycznie fajnie sobie pograć. Też historia, właśnie pan Rafał, który przyjechał do nas, tłumaczył nam, opowiadał różne rzeczy. Bardzo to było ciekawe. Super jest grać inną muzykę i to jest bardzo rozwijające i to jest dla nas zaszczyt, że możemy brać udział w takich projektach. Fundacja jest zawsze blisko tych wydarzeń, które są istotne. Wydarzeń kulturalnych, społecznych, dlatego uważam, że no, to jest dopiero takie wejście, początek. Stworzenie młodzieży, która jest tak chętna, jest cudowna. Mają wiele pomysłów i są bardzo właśnie aktywni i danie im szansy pokazania swoich talentów, jak gdyby stworzenie płaszczyzny do działalności, to jest nasza misja i to jest dla nas najważniejsze. Liczymy, że będzie tego więcej. Czasu niewiele, jeszcze dwie niedziele.
a razem ze mną dwaj, no chyba główni goście tego dzisiejszego pomarańczowego święta, Bogusław Maciasz, członek zarządu Wawel Service. Dzień dobry. Dzień dobry. I autor tego całego zamieszania, które tutaj dopiero będzie powstawać, czyli... Architekt Józef Białasik. Dzień dobry. To może na początku porozmawiajmy o tym, co jest już wyróżnikiem tej inwestycji, zanim ona się jeszcze zaczęła, bo zazwyczaj wkopywany jest jakiś kamień węgielny. Wy postawiliście na wkopanie, ale nie kamienia, tylko czegoś, co będzie rosło do góry, drzewa. Czy to będzie taki ekologiczny wyróżnik tego miejsca? Miejsca, jak sami podkreślacie, bardzo ekologicznego. Tak, tym pierwszym naszym wyróżnikiem w ogóle, jakby to powiedzieć, w koncepcji budowania osiedla jest to, że zaczynamy od budowy parku. Nie od budowy budynków, tylko od budowy parku. Zaprosiliśmy mieszkańców, żeby zobaczyli, jak ten park razem z tymi budynkami będzie rósł. I pierwszy budynek, który będziemy oddawać, już będzie rósł również w parku. To będzie park, który będzie jakby takim zaproszeniem tutaj do tej inwestycji, do tego osiedla. Tak, na początku muszę powiedzieć, że prezes kazał powiedzieć, że to wszystko jego pomysł. Ale prawda jest taka, że pomysły się wykuwały w trakcie. Tak, park będzie zaproszeniem i chcemy, żeby w końcu powstało jakieś osiedle, które pokaże, że można inaczej. To znaczy najpierw będzie park i to park na ziemi, a nie na garażach, jak to bardzo często bywa. U nas park będzie w samym środku i wszyscy mieszkańcy będą mieli nie tylko że wstęp, ale widok na park. Będą mieszkać wokół parku. No właśnie, bo pan powiedział coś bardzo znamiennego, bo większość inwestycji zaczyna się od tego, że przyjeżdżają buldożery, przyjeżdżają panowie często w takich kamizelkach, w takim kolorze, jak tutaj są dzisiaj panowie ubrani i zieleń znika, a tu jest na odwrót, tutaj na piersi zieleń pojawia, dopiero potem pojawi się inwestycja. Tak, dla zmyłki jesteśmy w pomarańczowym, ale to nie będą roboty drogowe, tylko pierwsze zaczęliśmy od murowania kamienia węgielnego, ale w naszej wyobraźni to jest to pierwsze drzewo, które tutaj żeśmy sobie zasadzili, razem z naszym smokiem wawelskim, którego też chcielibyśmy zapoznać z tą lokalną społecznością i zaprzyjaźnić się z lokalną społecznością, więc też wszystkich ludzi, którzy będą wiedzieli o tym parku, my go nie będziemy zamykać tylko dla naszych mieszkańców, ale również dla wszystkich, którzy tutaj będą chcieli sobie przyjechać. Ale też budujemy i chcielibyśmy zbudować ten park równie ładny, który tutaj powstał, czyli obok gmina w zeszłym roku oddała Park Leopolda. Tak to się nazywa. Ten park, ta cała zieleń, cała ta otoczka ma być jakby takim zaproszeniem dla chyba całych rodzin, bo nowe osiedla zazwyczaj kojarzą się z czymś takim mało dostępnym, czymś wysublimowanym, czymś takim dla tylko niektórych ludzi. Wy tutaj stawiacie na całe rodziny. Nie, my stawiamy na rodziny, również na rodziny z pieskami, bo kochamy pieski, kochamy zwierzęta. Dla rodzin przygotowujemy właśnie ten park i tą strefę rekreacyjną, ale też w tym budynku mamy zaprojektowane przedszkole, które chcielibyśmy, żeby tutaj uczestniczyło w tym założeniu całym. Padł pomysł, od razu pan ten pomysł zwizualizowany, czy jednak trzeba było troszeczkę czasu, żeby to się w głowie urodziło? Oczywiście trzeba było troszeczkę czasu, aczkolwiek pomysł z parkiem był od początku, to było założenie. Natomiast sama forma tego i jak pomieścić wszystko, i jedno i drugie, i budynki, i park, i przedszkole, to przedszkole może to nie było takie trudne aż, no to się wykuwało w dyskusjach. Licznych. A co się z tego wykuło? Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To postaram wam się dzisiaj pokazać w programie Dzieje się. A teraz gorące zaproszenie do Wrocławia. Gorące, bo premiera tuż. W reżyserii Erycze Herbut odbędzie się już niedługo premiera 8 dnia tygodnia wspaniałej sztuki Marka Chłaski. Warto się będzie wybrać do stolicy Dolnego Śląska, żeby zobaczyć to przedstawienie. Tym bardziej, że Teatr Polski, który je wystawia, wystawia je nie sam, ale razem z trzema uczelniami wyższymi o charakterze artystycznym. Co z tego miszmaszu wyjdzie, będziecie mogli zobaczyć już 11, 12 i 13 października w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wszyscy powielamy się. Każdy człowiek na tym świecie ma coś w sobie z kamienia, który 20 tysięcy lat temu spadł ze skałki. Mamy w sobie komórkę żółwia, który wczołgiwał się pośród tysięcy innych żółwi w dalekiej drodze do oceanu.
Na tej drodze czyhały na niego małe krabiki. Tym krabem również jesteśmy. Chcemy żreć. Kalendarium rozpoczynamy od tego, co jutro, w sobotę, 12 października. 8 dzień tygodnia, Teatr Polski we Wrocławiu, start godzina 19. Od 12 do 27 października, czwarta edycja festiwalu Przestrzeń Słowa, Dzikość. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu. 13 października, niedziela, Pomoc Domowa, Wrocławski Teatr Komedia, godzina 19. 16 października, środa, Zdolni i Skromni, Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie, godzina 20. 30 listopada, sobota, The Legend of Rock Symphonic, hala widowiskowo Sportowa Spodek, godzina 20. Czas na kolejnego pomarańczowego, a jakżeby inaczej, gościa w dzisiejszym Dzieje się. Razem ze mną Wojciech Bernaś, dyrektor spraw sprzedaży w Avel Service. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Stoimy na tle tych pięknych zielonych roślin. Nieprzypadkowo to będzie jedna z najbardziej zielonych inwestycji w Katowicach. Zgadza się. Nasza inwestycja jest innowacyjna, dlatego że tej zieleni ma chyba więcej niż betonu. Zaczynamy od tego, że będzie park. Nie wiem, czy ktoś wspominał już o parku, natomiast park będzie miał ponad 1,5 hektara. Część roślin już w nim jest, część roślin, jak widzicie za moimi plecami, już też rośnie. Dzisiaj sam zarząd z projektantem osiedla sadził jedno z drzew, które będzie w tym parku. Park będzie miał różne strefy, więc każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. Natomiast sam budynek, elewacja zielona, dach zielony, winnica na dachu, więc tego zielonego będzie dużo. No właśnie, ludzie teraz tego współżycia z naturą szukają w takich inwestycjach. Kiedyś się liczyły cztery ściany. Ważne, żeby były. Teraz, czy poszliśmy o ten krok dalej, szukamy takiego zrównoważonego rozwoju? Myślę, że tak. Ja od 10 lat jestem na Śląsku i słyszę Wasze potrzeby, czyli potrzeby mieszkańców, potrzeby osób, które do mnie przychodzą do biura, i te potrzeby zmieniam w projekty. To znaczy zawsze na etapie już projektowania dział sprzedaży ma dość mocny udział w tym, co będzie wybudowane, jak będzie wybudowane, jakie się tam znajdą mieszkania, jakie będą rzeczy przy tych mieszkaniach, więc naprawdę na to zwracamy uwagę, żeby te mieszkania były jak najbardziej komfortowe, funkcjonalne, sama inwestycja, żeby po prostu cieszyła tych ludzi, a nie tylko została wybudowana. A razem ze mną kolejny gość, Dzieje się, Bartosz Krawczak, przedstawiciel zarządu Avel Service. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I tak jak wszyscy dzisiaj na pomarańczowo, może nie wszyscy, bo ja nie. Tak, ale mamy dwa istotne kolory dzisiaj, tego dnia, bo pomarańczowy, czyli my, energia Avel Service, i zielony, czyli przyroda, zieleń, ekologia. I właściwie po to tutaj się spotkaliśmy, bo ten piknik rodzinny jest takim preludium do tego, co szukaliśmy w tym miejscu. Jako deweloper już 30-letnim doświadczeniem zawsze mówimy, że każda ziemia, każdy teren ma takiego swojego ducha, ma swoje DNA, które staramy się znaleźć, i tutaj wyszliśmy z założenia, że właściwie ten teren zasługuje na to, żeby go zachować jak najbardziej w tej zielonej części, więc zaczynamy od pikniku, w którym pokazujemy tą inwestycję, ale chcemy też pokazać sposób życia tu już w przyszłości, że tu będzie właśnie ta strefa spędzania wspólnie czasu, strefa zieleni, strefa chilloutu, strefa dla dzieci, wybiegi dla psów, strefa do treningów i tak dalej, prawda? I zaczynamy od budowy parku, co jest bardzo takie nietypowe jak dla dewelopera, bo raczej deweloper to się kojarzy, że dużo betonu, jakieś tam zabudowy bardzo maksymalne. Nie, my tej deweloperskiej choroby nie mamy, my raczej patrzymy na tą przestrzeń, na funkcjonalność. Wydaje mi się, że udało się tutaj pogodzić wszystkie interesy, czyli interesy inwestycji, ale przede wszystkim mieszkańca docelowego, który tutaj, mam nadzieję, będzie bardzo szczęśliwy, a dzisiejszy piknik ma ludzi zapoznać z tym miejscem, przyzwyczaić do tego miejsca i przede wszystkim pokazać, że jest nowa jakość na mapie Katowic, która ma spowodować, że będzie się żyło fajnie, przyjemnie i w fajnych warunkach po prostu. No i chcecie też udowodnić, że to będzie wysmakowana inwestycja, więc dzisiaj mistrz smaków akcji, czyli Remigiusz Rzączka. Tak, bo mi się wydaje też, że jest takie powiedzenie przez żołądek do serca, i my uważamy, że i kuchnia, i nieruchomości mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, bo nieruchomość też musi być ze smakiem, musi być fajna, musi Ci się podobać. I oczywiście zdajemy sobie też sprawę z tego, będąc tutaj obecnie na Śląsku już od kilku dobrych lat, że
takie postacie jak pan Remigiusz Mączka może nam troszeczkę przemycić tego śląskiego DNA przez tą kuchnię i się inspirujemy takimi postaciami, bo one wnoszą tą energię do naszych ogólnie działań i my wiemy też, że ludzie, którzy tutaj żyją, naprawdę szanują tą tradycję, ten regionalizm, tą kuchnię miejscową, więc wyszliśmy z założenia, że musimy zrobić coś fajnego dla ludzi, żeby oni się też na tym pikniku dobrze bawili po prostu, na to zakończenie lata. Powoli żegnamy się już z Katowicami, z tym pięknym miejscem na pograniczu Bogucic i Dąbrówki Małej. Tu, gdzie ma powstać osiedle, osiedle innowacyjne, bo zielone, otoczone parkiem i z własną winnicą na dachu. Przyjedziemy, sprawdzimy, pokażemy. A Wam przypominamy, że cały czas trwa zbiórka prowadzona przez Fundację TVS, zbiórka dla powodzian. Mijają dni, mijają kolejne tygodnie od tej wielkiej tragedii. Wciąż ogromne potrzeby i u nas na Śląsku, i na Dolnym Śląsku, i na Opolszczyźnie, a więc jeżeli możecie, pomóżcie. Informacja pojawia się w tej chwili na pasku, który lecił u dołu ekranu. Numer konta znajdziecie także na naszej stronie internetowej, a także na Facebooku telewizji TVS. Pamiętajcie, Fundacja TVS pomaga powodzianom. W przelewie napiszcie tylko pomoc dla powodzian. Te środki na pewno trafią do potrzebujących, a my trafimy pod Wasze strzechy znowu za tydzień, kiedy znowu przygotujemy dla Was kolejne wydanie Dzieje się. Do zobaczenia.